Siemanko, z tej strony Ćwierć Ćwiero. Dla nas z powrotem knak knak, czyli puk puk. Gdzie? Halo? Jestem kto? Nie ma nikogo. Musimy się dostać tutaj. To tu pamiętam. Z kolejny etapik. No to mówiłeś ostatnio, kolego. Ja nie pamiętam. Słuchałem. Czytałem i wszystko. Wygląda jak nawiedzone włóczyki, co? Miejmy nadzieję, że tym razem nie znajdziemy na jakichś żadnych potworów w okolicy. To jest chyba nasza schiza, tak? Nie dziwię się, że naprawiłeś się takie schizki. Zapewne. Może tu naprawię światło też? To jest dobry pomysł chyba. Chyba chodzi o to, żeby naprawić światła wszędzie w domu. Ja myślę, że te potwory w ogóle... jak są na jawie, to tylko pukają. A w śnie dopiero męczą. Tak? Ma sens? No bo widzicie, teraz przyszedłem już do kolejnego pokoju. Fuj, tych pokoi zwiedziłem teraz i nie natknąłem się na żadnego. Więc chyba ich nie ma. Aha, to pamiętam to pomieszczenie. Tylko jego poschizował. Dobra. Przyspieszamy. A, to wszędzie coś puka. Bardzo dobrze. Coś się spieniło? Tak, myślałem. To co, mały, schodzimy na dół. I znowu pewnie przez ten las jakieś schizy. W sumie jestem też ciekaw, jakie będą. I tak jesteśmy najdzielniejszy z dzielnych. Ziomek jest przerażająco poschizowany. No i co? Znowu jestem w tym przytulnym lesie. Czyli co? Wyszukujemy kolejnej dziewczynki, tak? Żeby była kolejna dzika wizja. No chłopaku, śmiało. Znajdź coś. Drzewa są schizujące. Ta cisza i świerszcze też. Nic. Jest już chatka. Nie ma dziewczynki? Ja chcę znaleźć dziewczynkę. Wow. To była schizka. Znajdziemy ją, czy nie znajdziemy? Fajnie by było ją znaleźć. Jestem ciekaw, jaka by była kolejna wizja poschizowana. Halo? No i co, jednak nikogo nie znalazłem. Może za domkiem ktoś będzie. Sprawdźmy to. Jest! Znalazłem ją. Idziemy do niej. O, co tym razem? Yeah.
Ej, zajebiste. Poschizowane, ale zajebiste, tak jakby wszystko siedziało w jego bani, tak? Cały ten las był w jego głowie, zajebiste. Bardzo mi się to podoba. Mega. Warto było szukać. Ale czy to co? Szlak. Ekran mi przeciął napis. Dobra, teraz z czystym sumieniem mogę wracać na chatkę. I bać się duchów. Czeka do świtu, tak? Nie schizujemy mnie, zanim dojdę na miejsce. Yep, idziemy. Trochę czuję dyskomfort. Dobra, jak duży domek mamy? No dobra, stary, to idziemy. Tup, 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 tup. No spokojnie, bez nerw, naprawiamy sobie światełka. Wow, ale schizująca podłoga jest w tym pomieszczeniu. Jest jasność. Przyzwyczajmy wzrok, hit. Ha, ha. Mega. Wow. Przyzwyczajmy wzrok jeszcze trochę. No i co? Jakie obrazy? Okej. Nie idziemy tam, idziemy na górę. Co ty robisz? Nie miałeś bawić się drzwiami, tylko... Ach, chuj. Tylko żeby tu nic nie przyszło teraz. Fuck! Szybko, dawać meble, za którymi mogę się schować. Come on. Come on. Aha, czyli jak jest sen, to popierdalam ze świeczką, tak? O to chodzi? Tam jest szmaciarz. No i co teraz? Widzę cię. Idź sobie. Idź sobie! Gdzieś indziej. Fuck! Fuck! No. Aha, no tak. I co teraz? Myślę, że sobie poszedł? Poszedł sobie, hit. Kurwa, burzo. Co znowu? Mogłaby się burza uspokoić i nie rozpierdalać mi wszystkiego tutaj? Dawać meble. Okej, mam zajebistą gęsią skórkę teraz, nie? Fuck me! Stół mordę! Jest tam ktoś? No dawaj, 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 dawaj życiem! Jeb się w dubę! W dubę się jeb, właśnie tak, jak powiedziałem. Czas przyspieszył, a teraz my potrzebujemy... potrzebujemy zobaczyć tu meble. Okej, nie będę. Tylko naprawię tutaj światło bardzo szybko. Wow! What the fuck? Okej, włączę światło szybko.
zetka. Słyszę, że jakbym został tutaj dłużej, znalazłoby się i więcej innych różnych rzeczy dziwnych. Wow. Fajne teksty gadają, te zjawy i duchy i wszystko. Dobra, co nam jeszcze zostało? Jeszcze na dół muszę iść, tak? It knows where you are. Fuck! Weszło do światła, normalnie weszło do światła, szmaciarstwo. O, szmata tam jest. Wcale o tym nie pomyślałem, dziwko. Jakie kurwa poschizowane tutaj są bazgroły na ścianach. Niech tu nic teraz, kurwa, jego mać nie wejdzie. I see you, wiem. Czy to wystarczy? Powiedzcie, że to wystarczy. Chyba wystarczyło. Meble? Poproszę bardzo, bardzo ładnie. Wow, ale ciska. Jest, proszę państwa, świt! Haha. Byłem najdzielniejszy z dzielnych, chyba wszędzie zapaliłem światła nawet. Tak mi się wydaje. Tam cały czas na pierwsze chodziło. W tę grę należy grać w samotności. Wstań 3 godziny przed świtem, następnie powiedz w myślach 3 razy niczego nie zapomniałem. Przejdź po ciemnym domu i zapal światło w każdym pokoju. Wróć do pokoju, w którym zaczynałeś. Zamknij oczy. Postaraj się skupić na pierwszej rzeczy, która przyjdzie ci do głowy. Jeśli wyobrazisz sobie twarz, ta istota zamieszka w twoim domu. Mega to jest, proszę państwa, bardzo mi się to podoba. Jest takie kurwa niepokojące. Masakra. Kapciochy są, jest hit. Wow. Proszę państwa, dostaliśmy zadanie. Cool, co? Dobra. Fajne. Hit. Proszę państwa, będziemy szukać pamiętnika w następnym odcinku. Jak najbardziej jestem wkręcony w tą grę, no nie? Mam nadzieję, że wam też się podoba, bo jest dziwna i fajna. Jest hit. No, w każdym razie dziękuję za uwagę. Jeśli się podoba, lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie i pa, pa.